ważne spotkanie, dlatego że mowa o duszy. Powiedzmy 15 lat temu, 10 lat temu nie powiedziałbym tych słów, tylko mówiłbym o zjawisku, które być może nie do końca rozumiem, ale nie wspominałbym o duszy. Zawsze uważałem, że jeżeli kiedyś, że jeżeli znajdę osobę zmarłą, to jest to wytłumaczalne w jakiś sposób telepatyczny. Na przykład człowiek przeżył, powiedzmy ktoś się utopił, ale on do momentu utopienia się miał to w pamięci, co przeżywał. Sam moment śmierci wyrył się mu bardzo w pamięci, dopóki był świadomy, więc powiedzmy, że pamięć nie umiera, mimo że człowiek umarł, i w jakiś sposób tą pamięć można odtworzyć. I tym by się nazywało jasnowidzenie, tym by się nazywała wizja. Jednak lata doświadczeń, a niektórych bardzo dobitnych doświadczeń udokumentowanych, spowodowały zmienienie mojego myślenia. I dały mi wielką nadzieję, po faktach, które Państwu zaraz pokażę, tu cały czas będziemy mówili o faktach, a nie o domniemaniach, o dogmatach moich. Ja je zostawiam w cieniu. Że dusza istnieje po śmierci, że człowiek żyje po śmierci. Przynajmniej ja tak sądzę. Nie wiem, jakie będzie Państwa zdanie na koniec naszego spotkania. W żadnym wypadku nie oczekuję zmiany Państwa poglądu. Prosiłbym tylko, żebyście Państwo rozważyli to, co ja Państwu przekażę. Drodzy Państwo, zajmuję się tym ponad 20 lat. Zdarzyło mi się wiele razy znaleźć osoby zaginione, wskazać czynniki morderstwa, które doprowadziły, powiedzmy, do ujęcia sprawcy przestępstw i tym podobne. Robiłem to bardzo często na prośbę policji. Tutaj jedna z ostatnich spraw to jest, zostałem powołany jako biegły z dziedziny parapsychologii. Oczywiście dokument jest cenzurowany, dlatego że no nie mogę podać numeru sprawy, sprawa jest w toku. To jest prokuratura okręgowa w Katowicach. Ja Państwu przeczytam. Prokuratura okręgowa, Wydział Śledczy Katowice. Katowice, dnia 27 marca 2013 rok. Postanowienie o zasięgnięciu opinii powołania biegłego. Zbigniew Jamroży, prokurator prokuratury okręgowej w Katowicach, powołuje pana Krzysztofa Jackowskiego. Tu nie mogę przeczytać, w jakiej sprawie. Zasięgnąć opinii, powołać biegłego z zakresu parapsychologii jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego celem przeprowadzenia eksperymentu w celu ustalenia miejsca pobytu, i tu jest nazwisko osoby. Tak, wykonać to niezwłocznie. W toku postępowania dokonano szeregu czynności mających na celu odnalezienia danej osoby. Przeprowadzone dotychczas czynności i zebrane informacje nie pozwoliły na ustalenia miejsca pobytu. Wobec powyższego postanowiono zasięgnąć opinii wyżej wymienionego biegłego. W związku z powyższym postanowiono jak wyżej prokurator prokuratury okręgowej Zbigniew Jamroży. To jest dokument. 23 lata mojej drogi w jasnowidzeniu i dla mnie osobisty wielki sukces. Nie tylko dokumenty, gdzie policja oficjalnie mi dziękuje w trakcie tych 23 lat za wyjaśnienia spraw, ale zostaję powołany jako biegły. Podstawa powołania mnie jako biegłego to te uzbierane przez 23 lata dokumenty prawne. Pomoc, rzeczywista pomoc policji na zasadzie jasnowidzenia. Jestem wpisany na listę biegłych sądowych. Drodzy Państwo, ale mówimy o duszy. Oto bardzo mocno, znaczy ja miałem wątpliwości od wielu lat, no bo tak, jeżeli topi się człowiek w rzece, a dużo topielców wskazałem bezbłędnie, jeżeli topi się człowiek w rzece, to dobrze. To powinienem dobrze odtworzyć miejsce, gdzie się utopił, czyli punkt X. Ale skoro to jest rzeka,
to ciało tego człowieka jest w punkcie Y. Może być bardzo blisko, może być bardzo daleko. Ja najczęściej podchodząc do wizji, ustalam miejsce, gdzie w danym momencie jest ciało. No bo gdybym tego nie zrobił, to bym nie miał wyniku znalezienia zwłok. A takie wyniki mam. I tutaj dawało mi to do myślenia, mówię, chwileczkę. No może ktoś pamiętać, w którym miejscu się utopił, ale jak może pamiętać ktoś miejsce, gdzie leży teraz jego ciało? I tu mi dawało to do myślenia, na czym to polega? Przecież to tak samo, jak ja bym domniemał, że moja marynarka wyrzucona do rzeki będzie miała swoją świadomość, gdzie teraz jest. Gdzie utkwiła w tej rzece. To jest to niemożliwe. Już mi zaczęło świtać, że być może to jest dusza, to jest poczucie osoby zmarłej, która dalej funkcjonuje. Przypadek, który jest dla mnie przypadkiem niezwykłym. Przypadkiem, który już to, tylko to szybciutko odnajdę. Już, proszę o cierpliwość. To nie. Już. Przypadek z Olsztyna. Oto 2 lata temu, pewnego dnia, w lutym, mroźne dni, przyjeżdża do mnie do Człuchowa. To jest to. To i to. Przyjeżdża do mnie do Człuchowa małżeństwo w średnim wieku, pan z panią. Mówią, że są z Olsztyna i że zaginął im syn. Okoliczności tego zaginięcia były następujące. Syn grał w komputer. Był późny wieczór, mróz z 10 stopni i ich syn w kapciach, bo matka mu nie pozwalała w domu palić papierosów, latem wychodził na balkon, bo to było w bloku, no ale była zima, matka mu nawet nie pozwalała drzwi od balkonu otwierać, więc kazała mu wyjść na klatkę schodową zapalić papierosa. Chłopak wyszedł w kapciach na dół na klatkę i znikł. Nie ma go. No gdzie mógł się podziać? W kapciach, w mrozie, wieczorem, gdzie jeszcze siedział przed komputerem, przerwał to na papierosy. Gdy ci ludzie zostawili mnie samego z rzeczami i ze zdjęciem, zawsze robię wizję sam, każę wyjść ludziom. Nie wiem, stosuję to i lepiej mi się wykonuje wizję w takim momencie. Poczułem, ja zaraz będę Państwu mówił, pokazywał na Was, jak robię jasnowidzenia. A to za chwilkę. Poczułem, że chłopak nie żyje. Że jest w rzece i swoją metodą ustaliłem, że jest to, że on leży w rzece na wysokości małej uliczki w Olsztynie, która się nazywa Artyleryjska. Jest to mała ulica, przy której stoi tylko szkoła. Ta ulica ma mniej więcej jak 100-150 metrów. I powiedziałem, że i ona się kończy właśnie na rzece. Ta ulica, tą ulicą się dalej nie pojedzie. Wyrysowałem rysunek, nazwałem wszystko, wskazałem miejsce, gdzie są zwłoki. Na drugi dzień policja, bo oni pojechali z tym na policję, policja pojechała w to miejsce i ja już się z prasy i z internetu dowiedziałem, jasnowidz trafnie wskazał zwłoki w Olsztynie. Z jednym wyjątkiem. To nie te zwłoki. Oto wyciągnięto z tego miejsca siostrę zakonną nazwiskiem Uberman. Oto tą panią. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie wiem, jak żyje. Zdarzało mi się określić miejsce i zwłok tam nie było. Ale żebym wskazał miejsce i policjanci, idąc w to miejsce, znajdują zwłoki, ale kogoś innego, to ewenement. Sceptyk powie, zwykły przypadek. Okej, na tym etapie. Prasa rozpisała się, nie twierdząc, że to jest moja pomyłka, tylko dziwny przypadek. No bo w końcu jakieś zwłoki w tym miejscu były. Tylko nie te. Co ciekawe, jak mogłem poczuć ciało siostry zakonnej
skoro trzymałem w domu rzeczy chłopca, który zaginął. Minęły ze 3 dni. Ci rodzice ponownie zjawiają się w moich drzwiach, w Człuchowie. Pan Jackowski. Już pan wie. Ja mówię, wiem. Może nasz syn żyje. Może gdzieś pamięć stracił. Może jest u kogoś. Tam były zwłoki. Może pan czuł, że w Olsztynie jest jakieś ciało. Ale to nie syna ciało. Niech pan się jeszcze raz skupi. Zrobiłem to z dużą trudnością. Bałem się już teraz jakiejś logiki, myślenia. Największym wrogiem w jasnowidzeniu jest myślenie, ocenianie, logika. Ale po krótkim czasie dalej czuję, że on jest w rzece. W takiej mieliźnie. I że ulica ma związek ze słowem radio. Otworzyłem komputer, patrzę na mapę, wpisałem Rady. Wyszukiwarkę ulic w Olsztynie. Okazuje się, że obok Łyny jest też mała uliczka, taka ze 100-metrowa, ulica radiowa, przy której w ogóle stoi budynek radia Olsztyn, Radio Olsztyn. Ulica radiowa. I powiedziałem, że jest tam nie pomost, tylko mostek, taki metrowy mostek i od tego mostku 37 metrów pod prąd. I tam będzie tkwiło ciało tego chłopca. Na drugi dzień prasa donosi o znalezieniu drugiego ciała dokładnie na wysokości ulicy Radiowej. Tego chłopca. Zastanawiam się długo, dlaczego trzymając rzeczy chłopca, bo ja rozumiem, że nie mógłbym tego przypadku państwu opowiedzieć tu, teraz, gdybym z rzeczy chłopca znalazł tylko tą siostrę. Bo ktoś powiedział, przypadek. Nie. 3 dni później, właśnie 4 dni później wskazuje bezbłędnie zwłoki chłopca. Czyli nie może tu mówić o przypadku, tylko o znalezieniu 2 ciał, ale z przedmiotu jednej osoby. Czyli, można powiedzieć brzydko, jedne zwłoki dostałem gratis. Jako sukces. Długo to analizowałem. I wnioski mnie przeraziły w sposób pozytywny. Siostra zakonna ginie 2 dni po zaginięciu chłopca. O czym ja nawet nie wiedziałem, że poszukują w Olsztynie siostrę zakonną. Siostra zakonna, chłopak leżał na mieliźnie. Tam nawet nurkowie nie musieli wchodzić, ponieważ chłopaka już jak poszli w to miejsce, to z daleka zobaczyli, że tam leży ciało. Prawdopodobnie 2 dni po jego zaginięciu, wtedy, kiedy się utopiła siostra zakonna, siostra szła na spacer. Idzie się w tym miejscu skarbu. Widzi się z wysokości tą rzekę, która jest względnie płytka. Duży mróz. Siostra prawdopodobnie zauważyła zwłoki chłopca i w tym momencie chciała zejść z tej skarby. Jako starsza osoba, ona miała 70 lat, ta pani, widząc ciało, może chciała zejść niżej, może myślała, że ktoś się topi dopiero. Schodząc, mogła się potknąć, wpadła do wody, szok termiczny w takim mrozie i woda ją pociągła. Miejsce jedno od drugiego jest oddalone o kilka kilometrów, między 3 kilometry. I dalej mówię, no dobrze. Czyli siostra mogła w pewnym sensie zginąć przez niego, bo zauważyła jego ciało i się tym zainteresowała. Tylko dlaczego z rzeczy chłopca to zrobiłem? Nazwałem go po swojemu dżentelmenem po śmierci. Dał pierwszeństwo komuś, kto właściwie przez to, że jego ciało tam tkwiło, stracił życie, czyli ta siostra. Ten chłopak wskazał jedno i drugie miejsce. W tym czasie właśnie pisałem swoją autobiografię. Opisałem ten przypadek, ale cały czas mnie nurtowało jedno. A jeżeli to jest przypadek? A jeżeli? Na odpowiedź musiałem czekać do jesieni. Tego samego roku. 2 lata temu. Oto, jadąc do Warszawy,
z moją partnerką, miałem takiego doła. Jak przez tydzień czy dwa nie mam zwłok znalezionych, to wydaje mi się, że nie mam wizji. Jest ciągła we mnie wątpliwość. I mówię: Kasiu, chyba nie mam żadnych wizji. Zobacz, tam kobietę wskazałem, nie mogą jej znaleźć. Tam wskazałem człowieka, nie mogą go znaleźć. A więc szlak wytrafił. Może ja już tego nie mam. Pamiętam słowa pani Kasi. To nie, że nie masz wizji. Wiary w to, co robisz, nie masz. Ta wiara często mnie opuszcza. A każde świeże zwłoki to jest radość, że to dalej mam. I tak jadąc po tej rozmowie, jadę samochodem, kieruję. Pani Kasia przysypia. Jestem na wysokości świecia. I telefon. Dzień dobry, pan Jackowski, jestem policjantem z Olsztyna. Pan tam nam kiedyś znalazł tego chłopaka i tą siostrę zakonną. Ja mam problem. Od 3 dni szukamy kolegi z pracy. Policjanta. Przepraszam. Kolegi z pracy. Ale wie pan co, ja jadę samochodem. No ale może pan coś pomyśleć. Ja mówię, musiałbym mieć rzecz, musiałbym ją powąchać, zapach. No ale może tylko zdjęcie, no jak panu dostarczę, no ja w Olsztynie jestem. Ja mi wysłał MMS-em, 2 zdjęcia. No kierując, patrzę na ten telefon, parę razy popatrzyłem, odłożyłem i jakieś bzdury mi do głowy zaczęły przychodzić. Że on gdzieś jest, że żyje, że gdzieś tam. Ja mu to opowiadam. I ten policjant mówi, wie pan co, no ciężko się odnieść do tego, co pan mówi, bo my sami nie wiemy, co z nim jest. Ale ja mówię, no, nie umiem powiedzieć nawet, gdzie jest, nic. Miałem wrażenie, że żyje z tych zdjęć. Teraz mogę powiedzieć, że bardzo błędne. On nie żył. W końcu policjant mówi, panie Jackowski, no tak to my się chyba nie dogadamy. Do której pan będzie w Warszawie? Ja mówię, do wieczora. To może my jakoś panu te rzeczy tam do Warszawy podrzucimy. No i rzeczywiście o godzinie 18, ja tam byłem gdzieś o 12, o 18 mam telefon, jakaś pani policjantka z Warszawy odezwała się, powiedziała, że koledzy z Olsztyna w autokar włożyli koszulkę zaginionego i zdjęcie i ona chce mi dowieźć. Ja mówię, dobrze, gdzie się spotkam? No akurat byłem na Złotych Tarasach. Niech pani podjedzie na Złote Tarasy, poda mi to. No i ta kobieta, widać, że nawet nie była na służbie, bo z mężem i z 2 dzieci podjechała. Podała mi to i mówi, czy ja mam czekać na ten wynik? Ja mówię, nie. Niech pani sobie idzie, nie zawraca głowy. Niech pani mnie zostawi z tą koszulką i z tym zdjęciem. I niech ten policjant z Olsztyna do mnie za 30 minut zadzwoni. I tak się stało. Nie mogłem sobie na tych Złotych Tarasach znaleźć miejsca spokojnego, żeby wykonać wizję. W końcu mówię tak, gdziekolwiek pójdę, pełno ludzi. W toalecie raczej tego nie będę robił, więc wpadłem na pomysł, że takim spokojniejszym miejscem jest restauracja Wedel. Chyba na pierwszym czy na drugim miejscu w Złotych Tarasach. No i z panią Kasią poszedłem, zamówiłem kawę, no i próbuję się skupiać. Jest to trudne, bo żeby wykonać wizję, powiedzmy, jeżeli mam przedmiot, no właśnie państwo, jesteście w lokalu, każdy zajęty swoją sprawą, ale jest dość spory ścisk i raptownie widzicie faceta, który robi coś takiego. No co pomyślicie? Albo facet ma Downa, albo jeszcze gorzej z nim. Ja pamiętam taki śmieszny przypadek, że kiedyś byłem w trasie, zadzwonili ludzie, że zaginął im ktoś. I okazało się, że to było 20 km od miejsca, w którym ja przejeżdżałem. Zatrzymałem się na jakimś CPN-ie i ci ludzie dojechali tam. I straszny upał był. Byłem z moją córką, z synem i jeszcze z przyjacielem. I ci ludzie dali mi, to starszy człowiek zaginął, dali mi kapcie, stare kapcie tego człowieka, w których on chodzi. Bo przedmiot jest ważny do wizy. I myśmy usiedli w takiej restauracji przy CPN-ie. I ja to odruchowo, człowiek zmęczony, bo to w trasie, odruchowo. Że oni sobie zamówili w ogóle jedzenie. A ja mówię, no, żeby się skupić. W pewnym momencie wziąłem tego dużego kapcia i tak trzymam nad głową. Nie patrząc, że ludzie na mnie patrzą. W którymś momencie córka mnie stuknęła i mówi, tato, ja podniosę wzrok
wszyscy i myślą tak, co to za gość? Jest upał, on trzyma, wszyscy jedzą, a on trzyma starego kamcia nad głową. W przypadku wędlu miałem podobną sytuację. W którymś momencie po chwili myślę, nie, no trzymam koszulkę, tu kulturalni ludzie piją kawę, jak, a ja z koszulką przed głową. I mówię, Kasiu, ja wyjdę, ty pij tą kawę, ja wyjdę. I teraz słuchajcie, jasnowidzenie to nie jest opowieść typu. I zaginiony wyszedł, poszedł, zrobił to, potem się cofnął, potem to. Jeżeli ktoś, znaczy z mojego doświadczenia, jeżeli ktoś tak robi wizję, to nie robi wizji. To nie ma nic wspólnego z jasnowidzeniem, a bardziej z jakąś konfabulacją. Jasnowidzenie to jest błysk, to jest bach. Chcecie wiedzieć, jakie bach? Mogę pana prosić. Nie, i zobaczcie, jak to działa. Proszę. Proszę pana. Tak. Proszę. Ja mam tylko prośbę, jak będzie pan miał odpowiedź, to niech pan w tym momencie odpowie. Proszę. Czy pamięta pan, czy pamięta pan tegorocznego swojego Sylwestra? Pamiętam. Stop. Jak ja mam wierzyć temu człowiekowi, jeżeli jego Sylwester trwał ileś godzin? A ten pan w jednej sekundzie mówi mi, że pamięta. Oczywiście pan ma rację i tak wszyscy pamiętamy, tylko nie pan zobaczy, jak działa pamięć. Coś, co przeżyliśmy, mimo że trwało to jakiś czas, w pamięci odtwarza się w błysku sekundy. Dziękuję panu. W błysku sekundy. I jeżeli jasnowidzenie jest telepatią, to nie może działać inaczej. Jeżeli jest to poczucie cudzej pamięci, to dokładnie tak samo, jak działa pana pamięć. Bach. Poczucie. Posłuchajcie teraz. Ja wziąłem te rzeczy, tą koszulkę z sobą, zdjęcie włożyłem z tyłu tu do kieszeni i z tego bedla wychodzę, ale wychodzę też na ruchliwy korytarz, bo to jest, no, centrum handlowe. I w tym momencie kojarzy mi się tak. Osiedle domków jednorodzinnych, osiedle bloków, a łączy to taki 200-metrowy pas u goru. I jest tam mały stawek i ja wpadam do tego statku. Koniec. Nie upłynęło 10 minut. Ja wróciłem do bedla. Ja mówię, Jezus, wyrysowałem to na kartce. Mówię, niech dzwoni ten policjant. Dzwoni policjant. Takich 10-15 minut. Ja mu to mówię. Policjant był bardzo chłodny w tej ocenie i właśnie mi tego ani nie znegował, ani nie potwierdził. Mówi, no dobrze, to będziemy się zastanawiali. Wie pan co, niech pan jeszcze pomyśli, ja do pana jeszcze zadzwonię. Wracam później już wieczorem do domu z koszulką policjanta w bagażniku. Nie dzwoni. O 3 nad ranem wróciłem do Człuchowa. Nie dzwonił. Uznał, że bzdury powiedziałem. Szkoda, bo tutaj dwa takie sukcesy. A tutaj musiałem bzdury powiedzieć. Rano się obudziłem, pierwszy telefon nie dzwonił. No to koniec. Już nie myślałem o tym. Godzina 14:15. Dzwoni telefon, odbieram. Starsza pani odzywa się i mówi, wie pan co? Przeszukano właśnie miejsce, które pan wskazał. Ja wiem, jakie miejsce? Skąd? Mojego syna. Tego policjanta z Olsztyna, niestety nie znaleziono go tam. Ja mówię, jakie mi to było? Takie mi... Staw? Tak. Mówi, proszę pana, to co pan powiedział, wczoraj temu policjantowi wszystko się zgadzało. Tylko nie ma ciała. Ja wiem, co się zgadzało? Ja mówię, proszę pana, bo ja nawet nie wiedziałem, czy on na służbie zaginął, czy po... Czy będąc poza służbą. Okazało się, że on wieczorem był u swojego przyjaciela na zakrapianej kolacji. Mocno zakrapiony. Kolega go odprowadził, co ciekawe, na osiedlu domków jednorodzinnych, a mieszkał obok na osiedlu bloków. Mógł wracać tam dookoła, ale szedł na skróty właśnie przez 200-metrowy ugór placu, który był właściwie poświęcony na zabudowę dalszego osiedla. Był tam jeden, jedyny stawek, okazało się. Podłużny stawek płytki. W najgłębszym miejscu miał 1,60 m. Ta pani mi to powiedziała. I mówi, proszę pana, sprawdziła policja. I on, kolega go odprowadził właśnie do tego ugoru i on już sam poszedł. Policja sprawdziła ten stawek
i nie ma go tam. Niech pan się jeszcze raz zastanowi. Przecież ma pan te rzeczy. Ja wybrałem. Oni tam jeszcze przy tym statku są. Tak już zbierają ponton, wszystko. Ja mówię, jak tam jest? No, mówi, 1,60 m najgłębiej. A tak w ogóle płytko jest do kolan. Jak oni to szukali, mówię? Bosakami. Bo tam nawet tu szkoda było nurka wołać. Ja się odruchowo zgodziłem. Wie pani, co, zastanowię się, bo rzeczywiście wtedy ta okoliczność zaginięcia pasuje. No, że nie ma ciała, ale i tak coś poczułem sensownego. I już miałem się zgodzić, żeby dała mi czasu trochę i zadzwoniła za jakiś czas. Ja się zastanowię jeszcze raz. To coś mnie tknęło. Nie. Ja mówię, wie pani, ja mam do pani prośbę. Ja to powtórzę, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli któryś z tych policjantów rozbierze się do majtek, wejdzie do tego stawu, to był stawek nieduży, wejdzie do tego stawu i podepcze miejsce, skoro nie można nurek wejść, żeby pochodził. Ona mówi, nie wiem, czy się zgodzą, bo oni się zbierają, ale pójdę i powiem, że pan tak powiedział. Już nie minęło, ja wiem, 20 minut, pół godziny i dzwoni do mnie pan z Super Expressu, który oglądał całą tą sytuację, był tam. Mówi, panie Jackowski, wie pan, co policjanci teraz robią? Mówię, co? Wyciągają zwłoki policjanty. Był w tym stawie. Tu jest artykuł, to jest z tego, później państwu tą dokumentację całą zostawię. Znalezienie zwłok w Olsztynie. Tego samego roku, jak znalazłem siostrę i tego chłopca. Zobaczcie państwo, każda z tych wizji działa tak samo. Takich wizji wykonałem setki. W podobny sposób, z podobnymi efektami. I twierdzę, że to nie rzeczy, a dusza daje sygnał. Dusza ludzka, bo my uważamy tak, że dusza ludzka, to dobrze, no to ktoś po śmierci. Ale przecież my żywi jesteśmy także duszą ludzką. Więc de facto nie ma różnicy, czy się czuje człowieka tu i teraz, czy się czuje człowieka po śmierci cielesnej. Ja wyczuwam śmierć człowieka jako spokój. Te osoby są bardziej spokojne i mi dają bezpieczeństwo. Ja się czuję bezpiecznie, czując takiego człowieka. Taki ład, ale oni są dalej są. Gdy wyczuwam, że człowiek żyje, czyli zaginiona osoba żyje, czuję niepokój. Ale zobaczcie państwo. Chociażby każdego z was i mój dzisiejszy dzień. Ja tu się w samochodzie telepałem, jadąc gdzieś, najgorzej się bałem przez Warszawę, bo dla mnie to jest istny cyrk. Jechać przez Warszawę, boję się jeździć, a najbardziej się boję rąd. Ile ja dzisiaj stresu przeżyłem? Gdyby był gdzieś jakiś jasnowy, trzymał mój ciuch, miałby rzeczywiste moje poczucie, co by powiedział? O rany. To człowiek chyba żyje, ale jaki tam jest chaos. Przecież my co chwilę coś robimy, myślimy. Coś się dzieje, kogoś spotykamy, na coś się zreagujemy, coś czym się zainteresujemy. To jest to. Zmarła osoba to jest skończony film, ale film, który nam się wydaje jako jedyna rzeczywistość. Istnienie jest dalej. Nie wnikam jakie. Nie wnikam gdzie, ale jest. Dlatego coraz bardziej myślę, że życie można porównać do snu. Bo jeżeli uznać coś za realne, ktoś jest realny. Drodzy państwo, co to jest realność? Niech podniesie rękę największy sceptyk tu na tej sali. Ja się nie pogniewam. Proszę. Zadam jedno pytanie sceptykowi. No niech ktoś podniesie, błagam. Super. Jest pan realistą. I niech pan teraz zobaczy. Wszystko, co się dzieje, tu i teraz, to jest realne. I to pan może z własnym słowem rozsądnym zaświadczyć, to jest realizm. Jest? Tak jest. Jest. To, co mówi Jackowski, jest co najmniej wstępnym dogmatem. Zachodzi tylko jedno pytanie. I zapraszam pana. Zadam panu to pytanie. A pan nam w sposób realny odpowie. Proszę. Zobaczcie państwo. Realne jest to, że stukam w stół. Macie wątpliwości? Nie.
Teraz wam powiem, że stukałem w stół. Mało tego, nie mogę powtórzyć tego czynu w sposób realny, tak jak on wygląda. Mogę zrobić to podobnie. Romana, to niech pan nam powie, pana wczorajszy realny sen dzisiaj jest czym? Realnie niech pan to powie. Jest snem, którego nawet nie pamiętam. A, czyli nie pamięta pan, co pan tydzień temu jadł? Nie pamiętam. Nie pamięta pan. Ale ja nie przeżyłem razem z pana wczorajszego dnia, z panem, więc cokolwiek pan powie o wczorajszym swoim dnie, ja mogę powiedzieć, że pan kłamie, albo w dużej mierze pan kłamie. Proszę realnie mnie tam zaprowadzić, skoro ten dzień był realny. Nie. Każda chwila, która mija, przestaje być realna, ale jest elementem naszej pamięci, którą, jak pan pokazał, odtwarzamy. O, pamiętam, wiem. Jak inaczej, pan miałby trudności opowiedzieć nam w detalach, jak wyglądał u niego wczorajszy dzień, ale jak powiem, pamięta pan, jak wyglądał wczorajszy pana dzień? Nie bardzo. Ale w gruncie rzeczy pamięta pan. No wie pan mniej więcej, o który pan wstał, co pan robił i co się działo. Ogólnie tak. Tak. W jednej chwili. Wczorajszy dzień nie należy do realizmu. Oczywiście, jeżeli pan wczoraj zrobił ten stół, to on jest dzisiaj realny. Ale to nie ma znaczenia. Pana czyny wszystkie są już nierealne. Wynik tych czynów może być w świecie materialnym realny, ale pan się posługuje narzędziami realnymi. Ale teraz jest inna rzecz. I ktoś powie, powstał stół. A fizyk kwantowy powie, i powstał następny wszechświat w blacie tego stołu. Bo widziałem coś takiego, wiele razy powiększonego, i tam jest wszechświat. Prawdę mówiąc, fizyk ma większą rację ode mnie, jak ja mówię, że to jest stół, bo mój punkt widzenia jest bardzo ograniczony. Chociaż prawdziwy w tym miejscu, dziękuję panu. Polega to na tym, że zobaczcie państwo. Zachowam się jak idiota, ale robię to z cen. Szkoda, że przypadło na Coca-Colę, ale dobra. Coca-Cola jest najzdrowsza na świecie. Coca-Cola jest brązowa i najzdrowsza na świecie. Pozwolicie, że będę to 200 razy mówił? Coca-Cola jest smaczna, słodka i najzdrowsza na świecie. Tylko ten zwycięża świat, kto pije Coca-Colę. Oczywiście Coca-Colę proszę zmazywać. Nieprawda. Tylko dlaczego płacą tak dużo za reklamy, żeby nam to mówić? I każdy z nas wie, że to bzdura. Znacie jakiś proszek z podwójną inteligencją? Proszek OMO z podwójną inteligencją. I niebieskie granulki to dodatkowa inteligencja. Co to w ogóle jest inteligencja proszku? Ale to działa. I teraz zobaczcie państwo, płacą wielkie pieniądze za mówienie nam bzdur w przerwach, których my tak naprawdę nie oglądamy. Im bardziej głupia reklama, to pierwszy raz ją obejrzymy. O, ale wymyślili. Zobaczymy, jak się teraz wygłupią. Wystarczy, że ją raz obejrzymy, a potem są tylko przerwy drobne. Jak są te drobne przerwy, że zaczyna się reklama, a nie oglądam tego, to głupie. To ona już tam się w psychice odtworzyła, tak jak pan mówi, wiem, jak przeżyłem swój wczorajszy dzień, chociaż żeby go opowiedzieć w detalach, miałbym trudności. Tak samo działa reklama. I realiści, którzy mówią, że nie macie ducha, nie macie duszy, tak naprawdę jest tylko mechanizm jakiś, zwany demokracją, zwany tym, zwany tamtym. Tylko to istnieje. Nic poza tym. Musimy od dogmatów w ogóle odejść. Co jest warty człowiek, który wierzy w tych czasach, jak są komputery, w dogmaty? Drodzy państwo, a to działa. Nasz mózg nasącza się informacjami. I dla nas jest jak najbardziej normalną rzeczą, cały czas zaznaczam, mówimy o parapsychologii, a dla nas jest jak najbardziej normalną rzeczą, że nie czujemy się lekceważeni przez prasę, przez telewizję. Jak słyszymy, człowieka wyjętego spod prawa, który tworzy prawo, rządzi naszymi pieniędzmi, przynajmniej decyduje o nich, a przez to decyduje o naszym poziomie życia. I to, co robi, nie mówi o tym, chociaż powinien się nam wyspowiadać, co robi. Mówi o politykach. Siedzi pani redaktor, siedzi pan polityk i normalnością byłoby to, żebyśmy usłyszeli: panie pośle, pana klub
I pana partia wczoraj ustaliła to, 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 to. To z tego, co widać, obywatel, społeczeństwo będzie miało to, 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 to. Jaka jest odpowiedzialność za tę decyzję i kiedy będą wyniki tej decyzji ekonomiczne, bytowe i tak dalej. Ja jakoś nie mogę się dosłyszeć takich programów, ale słyszę takie i wydają mi się one jak najbardziej normalne. Panie pośle, od 2 tygodni pan ma inny krawat. Chodzi o ciebie, ale wszystkich. Wszystkie media interesuje, że pan się zaczął grzybkę w drugą stronę zaczesywać. Oj, panie redaktor, rzeczywiście to coś oznacza. Dzisiaj jeszcze jest za wcześnie, żebym o tym mówił. I tak dalej, tak. Czy nie przypomina się to państwu jak proszek wizir? Jak podwójna albo i potrójna inteligencja proszku wizir? Mamy być stadem baranów. Ale baran, który wierzy w poezję albo w duszę, że ma wnętrze, nie jest dobrym baranem. To ma swój alternatywny świat i w nim szuka jakiegoś ideału. Baran musi wiedzieć, że wychodzi i musi być podporządkowany. Matrix. Więc tak bardzo ważne, żeby ludziom wpoić, że wszelka odmienność musi być tolerowana, ale to się już reklamuje. To już młodzi ludzie widzą odmienność seksualną, czy na przykład lekkie odurzenie społeczeństwa w postaci narkotyku jest jak najbardziej wskazane. Trzeba to uwolnić. To też działa u młodych ludzi jak reklama. Wszystko nasionkę w mózg. Poniżyć tradycję, poniżyć religię, poniżyć wiarę. I zrobić tylko mechanizm ludzki, który chodzi jak w fabryce. Jak stado kur na fermie. Myślę, że się cieszyłem, że te kilkaset ludzi, których przez ponad 20 lat znalazłem, to jest jakiś dowód na to, że nie kończy się nasze życie w momencie śmierci fizycznej. Co z tego, że mam całe szafy dokumentacji, prawdziwej. Ale doczekałem się czasów, u których tak naprawdę to jest w pewnym sensie coś szkodliwego. W takim rozwoju demokracji. Demokracja to jest ustrój bardzo niebezpieczny. Bo demokracja jest formą umowną. Kolebka nowożytnej demokracji Stany Zjednoczone w którymś momencie w swych demokratycznych przepisach pozwalały demokratycznie kupić sobie niewolnika z Afryki. Można było go gwałcić, bić, głodzić lub głaskać. Co się żeby nie podobało? Był niewolnikiem. W imię demokracji. Okazuje się chociażby po tym jednym fakcie, że demokracja może stać się czymś bardzo niebezpiecznym. Jeżeli polityk nawołuje do narkotyku, w ten sposób go reklamuje, podświadomie. Mówi uwolnić coś. Czyli młody człowiek bez doświadczenia powie, a coś jest w ścisku, więc to jest dobre. To jest dobre, to trzeba spróbować. Żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie. I teraz wracamy już do tego, co ja robię. Że zobaczcie państwo, uważając zjawiska paranormalne, oczywiście nie w sposób taki, jak to się dzieje w telewizjach, gdzie są różni wróżbici na telefon, mają receptury na wszystko, uzdrawiają i wręcz próbują. To jest śmieszne, ale przez to, że to zjawisko nie jest weryfikowalne i nie jest, nikt się tym tak naprawdę poważnie nie interesuje, to właśnie jest powód, że dużo ludzi, nie mając żadnych właściwości, może korzystać z tego, robiąc jakąś swoją fantazję, ośmieszając to zjawisko w efekcie. Bardzo ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, że to, co ja zrobiłem w swoim życiu, to nie jest wyjątkowość, tylko to jest możliwość w psychice. Nie w psychice Jackowskiego, ale w każdej z nas. Telepatia. Nasz mózg odbiera fale. Zobaczcie państwo, wydaje się to śmieszne, co ja mówię. To jedna rzecz. Widzicie państwo to? Ten napis? Zobaczcie. To
jest prawdziwe i realne, tylko widzimy od urodzenia. Nas to nie dziwi, ale my ściągamy fale. My odbieramy fale. Nasz kontakt wizualny ze światem jest na zasadzie fali. Raczej okiem nie staramy się niczego dotykać, bo by nas zabolało, byśmy urazili własne oko. Odbieramy fale. Dźwięk to są drgania fal. Myśl to są jakieś elektryczne przebłyski. Też fale. Tak naprawdę cała nasza jaźń to jest odbiór fal. Konstruujemy telefon, właściwie z pierwiastków, które miał nasz praprzodek. Kamień, glebę. Z tego, przez wiedzę, człowiek potrafił stworzyć na przykład telefon komórkowy. Ten telefon ma Bluetooth. Nas nie interesuje, jak działa Bluetooth. On ma być i ma działać. Kto z Państwa, bo ja nie wiem, ale kto z Państwa tu wyjdzie i wytłumaczy nam naukowo, jak działa Bluetooth? Nas to nie obchodzi. Wszelka technologia odbywa się w tej chwili na niesamowitym poziomie, a to jest dopiero początek, przekazu fal. Odkrywa to wszystko, nie tworzy, a odkrywa statuły to człowiek, mózg ludzki. Ale zarazem się wmawia, człowieku, nie masz nic w mózgu, nie możesz nic poczuć. To są bzdury. I tu się robi barierę. Pan ma być zjadaczem chleba, kupowaczem nowych wynalazków, ale nie wolność. Nie powinien pan się zastanawiać nad tym, dlaczego to wszystko działa na zasadzie wymiany fal. Pana mózg musi być płaski. Otóż nie. My też możemy mieć Bluetooth w głowie i czuć cudzego człowieka. Nasz mózg jest genialniejszy od technologii, którą odkrywamy w naturze. Zresztą natura to okazuje się cuda, które my wytwarzamy. Ja celowo mówię nie od... Znaczy może inaczej. Odkrywamy w naturze. To w naturze jest. To funkcjonuje. Teoretycznie. Nieraz się mówi, że jasnowidz opisuje przyszłość. I to już jest nonsens. No jak można przyszłość opisać? Która? Paradoks. Ale w naturze. Czy można podróżować w czasie? W pewnym sensie nie. Nie mamy jeszcze ku temu przyrządów, ale gdybyśmy potrafili osiągnąć prędkość jakąś maszyną wielokrotną od prędkości światła, czyli powiedzmy 600, 700 tysięcy kilometrów na sekundę. Polecielibyśmy w kosmos, wzdłuż Słońca, oddalając się od niego. Byśmy obserwowali w kosmosie przeszłość Słońca po promieniu, który cały czas pędzi w przestrzeni. Ażbyśmy dolecieli do miejsca, w którym Słońce się narodziło. Abyśmy przelecieli to miejsce i widzieli, że Słońca jeszcze nie ma. Jeszcze się nie urodziło. To jest podróż w przeszłość. W kosmosie teoretycznie jest to możliwe, przynajmniej oglądać promień świetlny danej gwiazdy. A czy jest możliwość opisania przyszłości chociażby Słońca? Oczywiście. Jeżeli znamy masę tego Słońca, znamy fizykę, chemię, to wiemy, że Słońce w reakcji takiej i takiej będzie się rozwijało tak, 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 a potem się z nim to stanie. I to w gruncie rzeczy z matematyczną dokładnością. Czyli w nauce jest to teoretycznie możliwe. Ale wyobraźmy sobie jeszcze inną rzecz. W kosmosie, powiedzmy, że jutrzejszego wieczora ujrzymy na niebie, jak się zderzyły dwa meteory. Wielki rozbłysk na naszym niebie. Powiemy, Jezus, jaki przypadek. Jaki chaos, jaki przypadek. Ale przecież te dwa kamienie, które się akurat w tym momencie zderzyły blisko Ziemi, leciały miliardy lat jakąś trajektorią. Gdybyśmy znali lot jednego i drugiego kamienia 1000, 2000 lat temu i zmierzyli ich trajektorię, to byśmy wiedzieli, że dokładnie w tym momencie, w tym dniu, w tej minucie one się zderzą w tym miejscu. Czyli teoretycznie z punktu naukowego, jeżeli posiada się wiedzę
całkowitą, okazuje się, że nawet coś takiego chaotycznego jak zderzenie dwóch meteorytów matematycznie nie jest chaosem, tylko jest wyliczalne. Niedawno nauka odkryła, że rodzimy się z DNA. Czyli z jakimś programem. Nazwijmy to teoretycznie program ludzki niepowtarzalny Windows. Każdy inny. Ale zobaczcie, to DNA mniej więcej mówi o naszych uzdolnieniach. To DNA mówi mniej więcej na co będziemy chorować, kiedy umrzemy i mniej więcej jak będziemy wyglądać. Jacy w ogóle będziemy. Właściwie można po DNA ocenić skład psychofizyczny człowieka. Jest to jakiś program. Czyli to, że pan czy ja tacy jesteśmy, to nie jest do końca przypadkowe. To są dopiero początki tego, co wiemy. Dlatego ja myślę, żeby rozpatrywać zagadnienia jasnowidzenia, telepatii, nie wolno odżegnywać się od wiedzy. Każde zjawisko, jest taki podział. Wiara podzieliła się z nauką. I to jest bardzo złe, bo co nam po naukowcu, który nie jest moralny? Niewiele, bo to zły człowiek, mimo że posiada wiedzę. Co nam po człowieku niby moralnym, ukorzony, który ucieka od wiedzy? Nie. Bo ten człowiek może bardzo szybko w jakiś nonsens popaść, chociażby religijny. Pokora, miłość, wiedza, to się wszystko z sobą łączy. A my uważamy, że tradycja religijna, ta czy inna, ja jestem z urodzenia katolikiem i takim pozostanę, że religia to są pewne ustalenia, nic poza tym. Nie. Tak sobie możemy gdybać. Możemy się nie interesować, czy będziemy dalej, czy nie. Jak kiedyś sobie zadam pytanie, czego się bardziej boję? Śmierci? No ale co jest, czym jest ta śmierć? Jeżeli po śmierci nie ma nic, to czego ja się boję? Zaraz przestanę w ogóle cokolwiek czuć. I wtedy się przerazimy. Jak może mnie nie być? My się boimy niebytu, nie stanowienia o sobie. I wtedy znikają nasze myśli religijne. Znika wszystko. Wiecie się tylko jedno, czy ja będę, czy cokolwiek, nawet gdybym miał się bać, ale czy będę, chciałbym stanowić o sobie dalej, bo stanowię cały czas. Człowiek, który się dowiaduje, że ma umrzeć, to jest chory. Nie tylko boi się bólu fizycznego, nie tylko myśli panicznie o ratowaniu czegoś, czego się raczej nie da uratować w danym momencie. Ale zaczynam myśleć, jak Boże, jak ja mało myślę. Jezus, ja w ogóle nie myślałem, czy będę, co będzie. Teraz w lęku nie mam na to czasu, nawet moja dusza nie jest tak wolna, żebym się zastanawiał. Bardzo łatwo. Oceniamy, mówimy za Boga. Ośmiewamy rzeczy w dobie, gdzie jest piękna, trójwymiarowa kamera, która tak to filmuje, gdzie komputer idealny. W takiej dobie mamy wierzyć w duchy? Ale przekazy, internet to jest jak duch. Gdzie jakaś dziewczynka pisze do chłopaka przez internet, kocham cię. I wiecie, że ta informacja będzie zawsze, ale ona tak naprawdę nie będzie wiadomo gdzie. To się nazywa internet. Świadomość świata elektroniczna. Są tam bardzo poważne, ciekawe rzeczy i pełno bzdur. Internet. Mózg ludzki, jego pamięć. Tylko, że internet jest diabelnie wymienny. Można dawać mu w nim wszystko, ściągnąć co się chce. Wszystko, co jest. A cały czas pan ma wierzyć, że w pana mózg jest czymś bardzo ograniczonym. Płaskim. Tak naprawdę to pan ma tylko oczy, układ trawienia, nos, żeby oddychać. I oczy, żeby patrzeć w internet, a tam wszystko może pan wymieniać. Cuda może pan robić. Pana mózg jest płaski. Otóż nie. Doznanie, poczucie jest czymś bardzo ważnym. Kto z państwa by mógł mi dać telefon na chwilę? Swój telefon.
Tak. Ja przepraszam. Zamiast telefonu... Nie, chociaż ten jest dobry. Dobry telefon. Pan mi dał telefon. Zobaczcie państwo. Czy nie wydaje wam się nonsensem, że ktoś się zwie jasnowidzem i, przepraszam, że to taki przykład dam, i ktoś tego pana zabił. Ale znaleziono ciało. Policja zrobiła czynności, które dały jakieś ślady, ale one się, te ślady, wykluczyły w trakcie. Jakoby praca jasnowidza, praca policjanta utknęła w miejscu, nie z jego winy. Po prostu policjant operacyjnie mógł do tego momentu dojść i tu mu się urywa wszystko. Takich rzeczy policja ma bardzo dużo. Ludzie oczywiście wtedy mówią, że policja nie robi swego. Tak jak ja nieraz zwłok nie mogę znaleźć, bo się pomyli, że Jaskowski to oszust. Oczywiście. Dlatego, któremu zwłok nie znalazłem, albo się wręcz pomyliłem, jestem i będę oszustem. Straszne obciążenie psychiczne. Podobnie dla ludzi, którzy przychodzą do mnie, a przychodzą dlatego, że policja im sprawy nie wyjaśniła. Proszę pana, policja musiała coś z tą sprawą mieć, albo kryją kogoś. Ja często ludziom mówię, proszę państwa, nie. Tylko to są sprawy, które zależą od wielu czynników. Policjant nie może pójść poza to, co mu wolno, bo tego on jest. To tylko taką drogą może iść wyjaśniając sprawę. Jasnowidz jest alternatywą bardzo niepewną, której nie wolno ufać. Można brać to pod uwagę i tylko to. No ale jak ma policjant traktować kogoś, kto mówi, że trzymając przedmiot w ręku, poczuje zmarłą osobę, może od niej nawet poczuje to zdarzenie, które się wydarzyło, może jakieś fakty powie. Pana telefon i pan. Powiedzmy, że on jest bez baterii wyłączony. Tak. Ale to jest nonsens. No skąd ten telefon może dać mi informację od pana? Przekaźnik? Jeżeli jest wyłączony, czyli jest to zwykła martwa rzecz? Ja dla doświadczenia będę mógł taką zrobić kluczami rysę na nim, na tym szkiełku. Mogę? Dobrze. A coś ostrego, państwo, macie jakieś klucze? Nowy, szkoda go trochę, ale jakieś klucze. Coś ostrego. O. Dwie rysy, taki krzyżyk mogę zrobić? O kurde, mocne, ale idą. Dobra. Gdybyście państwo zmierzyli poziom adrenaliny u tego pana, byłby spory. Co najmniej jakby Rottweiler koło niego stał i zaraz miał paszczę otworzyć. Nie zrobiłem nic, nawet nie dotknąłem. Okazuje się, co jest zrozumiałe, że ten pan psychicznie jest z tym telefonem związany. To może zrobimy inaczej. Ja nie dotknąłem klucza, może pan sprawdzić. Natomiast może ja swój telefon porysuję. Już adrenalinka w panu się nie wytworzy. Okazuje się, że wszystko, co mamy, nieważne ile tylko